Czy uczestnictwo w Top Model pomaga w karierze? Myślę, że nie jeden uczestnik może powiedzieć i wszyscy się z tym zgodzą, że jest to trampolina. Jak z tej trampoliny skorzystamy, gdzie wyskoczymy i w jakiej figurze, jak to na antenie kiedyś Marcin Prokop mówił, to już wszystko zależy od nas i od szczęścia, bo należy być otwartym, należy być pracowitym, być proaktywnym, wymyślać samego siebie na nowo, w nowej rzeczywistości, no i liczyć troszeczkę na łód szczęścia i wsparcia tych, którzy mogą dostrzec w nas dany potencjał. Jak myślisz, kto po Top Model zaprzepaścił swoją szansę na karierę w modelingu? Myślę, że ciężko byłoby tutaj, w sensie nie chciałbym nikogo wrzucać jeszcze w kanał zaprzepaszczenia i porażki po programie, bo taki moment, w którym możemy albo wykorzystać, albo zmarnować tę szansę, to jest nie tylko miesiąc, dwa, trzy po programie. Rok to jest dopiero taki moment, kiedy zaczynamy widzieć, czy ktoś się powoli w tym show biznesie, czy w świecie modelingu odnajduje, czy też nie. Więc przyznam szczerze, że nie chciałbym być tym, który teraz rozsądza, kto zaprzepaścił, a kto zwyciężył. Są na pewno osoby, które już dzisiaj wiemy, że bardzo się ugruntowały w nowej rzeczywistości i bardzo, bardzo duże sukcesy odnoszą. A kto zaprzepaścił tę szansę, dajmy sobie jeszcze chwilę czasu. Ale czy możesz powiedzieć w takim razie, kto skorzystał na Top Model? Ja osobiście jestem dumny z tego, gdzie jestem w tym momencie. Cieszę się, że ten program dał mi szansę wejścia małymi krokami na ten moment, ale mam nadzieję, że będą coraz większe w świat telewizji. Cieszę się, że to się wydarzyło. Miałem okazję również współpracować z fajnymi fotografami przy kampaniach modelingowych, także nie ukrywam, że to jest dla mnie zupełnie nowe realia i cieszę się z tego. Nie chcę tutaj brzmieć narcystycznie, że wspomniałem tylko o sobie, bo obok mnie możemy zauważyć Kasię Szklarczyk, która zwyciężyła program, i u boku Patryka Grutowicza, który również zwyciężył program Radząc sobie świetnie. Mamy Jacqueline, która w social mediach jest już po prostu jedną z naczelnych influencerek. Mam nadzieję, że nie nadużywam tej frazy, ale faktycznie. I wiele osób, które po prostu naprawdę starają się, może jeszcze nie chwyciło, a może chwyci lada moment.